Dzień dobry Państwu. Z przyjemnością informujemy, że już od 5 lipca 2021 roku rozpoczyna swoją pracę punkt konsultacyjno-informacyjny dla mieszkańców gminy Rakszawa. Zapraszamy Państwa serdecznie w poniedziałki od godziny 7 do godziny 17 bezpośrednio do gminy. Natomiast codziennie można kontaktować się z nami od godziny 9 do godziny 17, od poniedziałku do soboty praktycznie. Punkt konsultacyjny będzie prowadzony przez Zespół Fundacji Dar OZE. Z przyjemnością informujemy wszystkich mieszkańców gminy Rakszawa, że od 5 lipca 2021 roku w Urzędzie Gminy w Rakszawie rozpoczyna swoje działanie punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego programu Czyste Powietrze. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Rakszawa, którzy planują poprawić efektywność energetyczną własnego budynku w oparciu o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze, do korzystania z bezpłatnego punktu konsultacyjnego prowadzonego przez gminę Rakszawa poprzez zespół Fundacji Dar OZE. Od 1 lipca 2021 roku punkt konsultacyjny prowadzony będzie przez Fundację Dar OZE stacjonarnie w Urzędzie Gminy w Rakszawie w każdy poniedziałek w godzinach od 7 do godziny 17 oraz zdalnie od poniedziałku do soboty w godzinach od godziny 9 do 18. Numer telefonu do fundacji to 22 122 1058. E-mail to info@fundacjadaroze.pl. Nadrzędnym celem programu jest generalna poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności gazów cieplarnianych poprzez likwidację starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz montaż nowych ekologicznych źródeł ciepła, głównie pomp ciepła w technologii powietrze-woda oraz montaż instalacji fotowoltaicznych, realizacja ocieplenia budynków, realizacja poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i dwurodzinnych. Narzędziem motywacyjnym dla osiągnięcia celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do uzyskania zwrotu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Nowa odsłona programu Czyste Powietrze jest dostępna dla znacznie większej liczby gospodarstw domowych. Od dnia 1 lipca 2021 roku dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy został podwyższony o kwotę 229 zł do kwoty 2189 zł. Z kolei dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy został podwyższony o 164 zł niż obecnie było, czyli do poziomu 1564 zł na osobę netto. Koniec z węglem. Koniec z niską emisją, tak bardzo szkodliwą dla naszego zdrowia. Od dnia 1 lipca tego roku weszła w życie nowa wersja programu Czyste Powietrze, uwzględniająca po pierwsze wycofanie dotacji na kotły węglowe już od dnia 1 stycznia 2022 roku. Po drugie, zwiększenie progów dochodowych dla najbiedniejszych gospodarstw domowych. Po trzecie, poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do uzyskania dofinansowania o kotły na pelet o podwyższonym standardzie efektywności energetycznej. I po czwarte, program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze na lipiec tego roku, a więc całkiem niebawem.
Mili Państwo, w tabeli obok można dokładnie zobaczyć poziom procentowy oraz kwoty bezzwrotnej dotacji, jakie można uzyskać od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w oparciu o program Czyste Powietrze na realizację ekologicznych inwestycji, które planujecie Państwo zrealizować. Przedsięwzięcia, które kwalifikują się do uzyskania dofinansowania. Zakup i montaż pompy ciepła lub i zakup i montaż kotła na biomasę. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Realizacja ocieplenia budynku. Zakup i montaż okien oraz drzwi zewnętrznych. Montaż lub modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Rozbudowano również listę zielonych urządzeń i materiałów o nowe produkty, m.in. materiały ociepleniowe oraz o stolarkę otworową. Lista pozwala łatwo się zorientować, które z nich uznano za ekologiczne i sprzyjające ochronie klimatu. Bazę tą można znaleźć pod adresem lista-zoom.ios.edu.pl. Teraz przejdziemy do informacji, które należy przygotować przed wizytą w Urzędzie Gminy w Rakszawie. A więc zanim Państwo do nas przyjdą, prosimy pamiętać o tym, że potrzebujemy takie informacje jak dane właściciela nieruchomości, wnioskodawcy, imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, dokładny adres realizacji ekologicznej inwestycji z kodem pocztowym oraz adres e-mail. Dodatkowe są lub będą potrzebne informacje jak poniżej. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim? Jeżeli tak, to informacja o współmałżonku, imię i nazwisko, PESEL itd. Czy wnioskodawca pozostaje we wspólnocie majątkowej? Czy występuje współwłasność? Jeżeli tak, to dane współwłaścicieli. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy do wypłaty dotacji. Potrzebny jest również adres budynku, w którym będzie realizowana ekologiczna inwestycja, numer księgi wieczystej oraz numer działki, rok wystąpienia o zgodę na budowę, rok zgłoszenia budowy, powierzchnia budynku, lokalu oraz informacja, czy na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli tak, to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działanie. Nie może to być więcej jak 30%. Dochód wnioskodawcy za 2000. Do wniosku Czyste Powietrze należy dołączyć kilka dokumentów. Od tego roku większość z nich można zastąpić oświadczeniami. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie na członka gospodarstwa domowego, dzięki któremu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie wiedział, że dla danego gospodarstwa domowego należy się dofinansowanie 60%, będzie automatycznie dołączane do wniosku o uzyskanie dofinansowania, jeżeli z obliczeń będzie wynikało, że tak wysokie dofinansowanie należy się. Zespół Fundacji Dar OZE będzie przeprowadzał Państwa przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji, aż po rozliczenie Państwa projektów do momentu, gdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przeleje realnie pieniądze, które Państwu się należą, realnie na Państwa konto bankowe. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie prezentacji do końca. Czekamy na Państwa kontakt telefoniczny, mailowy oraz ewentualnie na Państwa bezpośrednią wizytę każdy poniedziałek od godziny 7 do godziny 17.